Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia w Skarżysku Kamiennej. Gromadzi nas dziś tutaj uroczystość wprowadzenia relikwii błogosławionego Carlo Acutisa do naszej bazyliki, który został wyniesiony na ołtarze jako błogosławiony 10 października roku 2020. Witam wszystkich przybyłych gości, naszych parafian. Witam i pozdrawiam wszystkich ludzi wiary rozsianych po całym świecie, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji Trwam i Radia Maryja, również internetu. W szczególny sposób pozdrawiamy chorych i cierpiących. W sposób szczególny już z nami obecni są pielgrzymi Szydłowca, parafia świętego Zygmunta. Bardzo serdecznie ich pozdrawiamy. Parafia Daleszyce świętego Mikołaja, Sandomierz, parafia świętego Józefa, parafia świętego Maksymiliana Kolbe, Jasieniec Iłżecki. Witamy pielgrzymów z Radomia, z parafii Anuarity, Starachowice, parafia świętej Trójcy. Witamy pielgrzymów z Żarnowa, parafia świętego Mikołaja, Paradyż, parafia Przemienienia Pańskiego. Witamy pielgrzymów Leszczyny, parafia świętego Jaska, Opoczno, parafia świętego Bartłomieja. Witamy pielgrzymów Biura Przyjaciół Radia Maryja oraz koło Radia Maryja i telewizji Trwam z Wąchocka. Wprowadzeniem w naszą dzisiejszą uroczystość wprowadzenia relikwii błogosławionego Carlo Acutisa będzie program słowno-muzyczny pod tytułem Carlo Acutis zjednoczony z Chrystusem. Ten program wykonany i przygotowany przez młodzież szkolną przy udziale scholi parafialnej pod kierownictwem i w reżyserii naszych katechetów pani Katarzyny Bojczuk i księdza Kamila Kowalskiego. Serdecznie zapraszamy. Alu, co robisz? Cześć, Dosiu. Robię dodatkową pracę na temat
Święty kumpel czy niedościgniony idol? Idol? Jak święty może być idolem? To kto według ciebie może być idolem? Muzyk, aktor, influencer, ale nie święty. A jak ci powiem, że piszę o świętym, a w zasadzie o błogosławionym, którego nazywa się Bożym influencerem? Ta jasne, już to widzę. Kilkudziesięcioletni gość, kilkaset lat temu wymyślił komputer i internet. A może pisał po murach? A kto ci powiedział, że żył kilkaset lat temu? Przecież on żył w XXI wieku, a zmarł mając 15 lat. Jeszcze pewnie mi wmówisz, że był Polakiem. Nie, był Włochem, ale miał polskie korzenie. Jego babcia, Maria Henrietta Perłowska, pochodziła z Warszawy, a w trakcie II wojny światowej uciekła do Londynu. O mamo, skoro został świętym, czy tam błogosławionym, to musiał pochodzić z bardzo rozmodlonej rodziny. Tak sądzisz? Mamusiu, myślisz, że mógłbym przyjąć Pana Jezusa do swojego serca już w tym roku? A nie jesteś na to za mały? Babcia z dziadkiem dużo mi o nim mówi. Nauczyli mnie, jak z nim rozmawiać. Dzięki nim kocham Eucharystię. Proszę, pozwól mi. Synku, dlaczego tak bardzo ci na tym zależy? Bo mam wielki plan. A zdradzisz mi go? Marzę, żeby być zjednoczony z Panem Jezusem, a Eucharystia i Komunia to taka autostrada do nieba. No dobrze, porozmawiam z księdzem. Zobaczymy, co da się zrobić. Dziękuję, mamusiu, kocham cię. Jakim cudem Bóg dał mi tak zaangażowane w wiarę dziecko? Nigdy nie byłam wzorem idealnej katolickiej mamy. A dziś mój 7-letni syn pragnie przyjąć Jezusa w Komunii Świętej i pomyśleć, że przed jego narodzinami byłam może 3 razy na mszy świętej. Skoro tak, to kto go nauczył takiej miłości do Boga i Eucharystii? Jego dziadkowie od strony taty oraz polska niania Beata. To oni nauczyli go chodzić do kościoła? O tak, Karlo uwielbiał kościół i Eucharystię. Nie uwierzysz, ale czytałam, że wstępował do kościoła przy każdej okazji, gdy tylko koło niego przychodził. A jak miał gdzieś wyjechać, to najpierw sprawdzał, czy będzie miał tam możliwość, żeby uczestniczyć we mszy świętej. Czy to znaczy, że Karlo wciąż się tylko modlił? Musiał być okropnym nudziarzem. No co ty, Dosia? Przecież Karlo miał swoje pasje. Możesz być z nas dumny,
Wygraliście? Nie do końca. Więc w takim razie co się stało? Pomimo podzielonych zdań udało nam się rozstać w zgodzie. Ale nie widziałem, żebyś z meczu wracał z kolegami. Nie, wstąpiłem jeszcze do kościoła, bo wiesz jak to jest. Skoro chcę się zjednoczyć z Jezusem, to pragnę się z Nim spotykać. O, czyli było coś jeszcze poza modlitwą, co go interesowało? Tak, i to nie tylko piłka nożna. Co robisz, Carlo? Słyszałeś o cudach eucharystycznych? Tak, słyszałem o kilku. Czyżbyś szukał konkretnego? I tak, i nie. To niesamowite, że Pan Jezus postanawia objawić się światu w ten sposób. Jako jego zaufany informatyk postanowiłem stworzyć stronę internetową, na której każdy będzie mógł poczytać o tych niesamowitych wydarzeniach. To rzeczywiście niesamowite. Daj znać, jak skończysz. Sam chętnie poczytam. Stworzyć taką stronę? Tak, i to z tego powodu nazywa się go Bożym Influencerem. Tworzył strony internetowe dla Boga, a w zasadzie o Bogu, aby ludzie za ich pośrednictwem mogli realizować plan Karla, czyli jednoczyć się z Jezusem. Alu, mówiłaś, że zmarł w wieku 15 lat. Co się stało? Och, to było bardzo trudne doświadczenie. Pan Bóg zrobił mi niezłą pobudkę. I pomyśleć, że myśleliśmy, że to świnka lub grypa. Syneczku, ta choroba przyszła tak nagle. Najważniejsze, żebyś teraz dużo odpoczywał, a wkrótce wyjdziesz do domu. Nie wyjdę stąd żywy, ale potem zobaczysz, będę dawał ci wiele znaków. Białaczka jest straszną chorobą. Ta walka jest tak nierówna, a ty musisz aż tak cierpieć. Tato, proszę, nie mów tak. Są ludzie, którzy bardziej cierpią ode mnie. Kocham cię i zawsze będę cię kochać. Carlo zmarł 12 października 2006 roku o godzinie 6:45. 3 dni po postawieniu diagnozy, a 14 lat później papież Franciszek ogłosił go błogosławionym. Myślisz, że zostanie kiedyś ogłoszony świętym? Czytałam gdzieś, że w lipcu, w przyszłym roku, mamy poznać datę jego kanonizacji. Nigdy nie sądziłam, że można żyć w naszych czasach, uprawiać sport, znać się na komputerach i żyć tak blisko Boga. Dla mnie najbardziej niesamowite jest to, że aby zostać świętym, nie trzeba rezygnować z normalnego życia, lecz można żyć jego pełnią. Alu, co myślisz o tym, abyśmy razem przygotowały prezentację o Carlo Acutisie? Jestem jak najbardziej za i wiesz co? Co? Mam wielką ochotę iść na Eucharystię, która była dla Carla autostradą do nieba. O tak, i tak jak on jednoczyć się z Jezusem w Komunii Świętej. Thank you.
Młodzieży za to wprowadzenie nas, tą atmosferę wprowadzenia błogosławionego, relikwii błogosławionego Carlo Acutisa. Jeszcze raz bardzo serdecznie i pozdrawiamy wszystkich, którzy przybywają do naszego sanktuarium, sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia w Skarżysku Kamiennej. W sposób szczególny witam miejscowo koło przyjaciół Radia Maryi przy parafii świętego Józefa w Skarżysku. Prosimy teraz o zabranie głosu księdza kustosza sanktuarium, proboszcza naszej parafii, księdza doktora prałata Jerzego Karbownika.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, Skarżysko, listopadowe dni w Skarżysku wypełnione są modlitwą. Na początku, jak wszędzie, za zmarłych. Od 7 listopada rozpoczynamy nowennę. Rozpoczęliśmy przed świętem patronki. Następnie 12 listopada, zawsze jest rocznica ogłoszenia Matki Miłosierdzia patronką Skarżyska i naszej małej ojczyzny. W tym roku to była już 29 rocznica. Jak Ojciec Święty Jan Paweł II zawierzył mieszkańców tego miasta Matce Bożej. Upamiętniamy to wydarzenie zawsze procesją z obrazem ulicami naszego miasta. A po procesji, kochani, we wspólnej Eucharystii co roku ponawiamy nasze zawierzenie. Minioną sobotę, 16 listopada, uroczyście obchodziliśmy piękną uroczystość Matki Bożej Ostrobramskiej. Obecnie przeżywamy dni opieki. Dziękujemy za to, że Maryja jest naszą patronką i niejako odnawiamy naszą miłość do niej. I to w tym czasie tej szczególnej modlitwy Skarżysca jest mi bardzo miło przywitać i gościć Radio Maryję i Telewizję Trwam. Przywitać i gościć całą rodzinę Radia Maryja i Telewizji Trwam. I gorąco was, bardzo gorąco i serdecznie was tutaj, kochani, witam. Bardzo kochani. I przybywamy tutaj, żeby uczyć się od Matki Bożej miłosierdzia i dziękować za miłosierdzie i niech ona nas uczy okazywać serce ludziom potrzebującym. Kochani i bardzo bliscy memu sercu, w tym roku w sposób szczególny dziękujemy Bogu za wyniesienie tego kościoła sanktuarnego do godności Bazyliki Mniejszej przez Ojca Świętego Franciszka, a było to 10 lat temu. To łączność ze Stolicą Apostolską wyrażają te zewnętrzne znaki. Ten parasol, ten dzwoneczek, moi drodzy, ale szczególnie ta łączność przejawia się w tym, że modlimy się w intencjach Ojca Świętego, modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. Kochani, chcę wybiec nieco do przodu i powiedzieć, że już rozpoczęliśmy przygotowanie do 20. rocznicy koronacji Matki Bożej Miłosierdzia i 30. rocznicy ogłoszenia ją patronką i planujemy, uwaga, 28 czerwca przyszłego roku chcemy połączyć z kolejnym zjazdem Skarżyszcza oraz dobrodziejów i ofiarodawców. To wydarzenie, być może z udziałem nuncjusza, miałoby miejsce 27, 28, 29 czerwiec 2025 rok. Już dzisiaj serdecznie was, kochani, zapraszam. A Skarżyszczan też proszę, zarezerwujcie sobie ten czas, aby wspólnie przybyć do rodzinnego miasta i świętować rocznicę koronacji. Kochani, to co zapowiadał ksiądz Mariusz, dzisiaj będziemy świadkami wprowadzenia kolejnych relikwii do sanktuarium. Mamy już 12. W tej książeczce są opisane ich życiorysy, są opisane też, tam są właśnie, kiedy zostali sprowadzeni i modlitwę. Taką książeczkę można sobie też nabyć przy wyjściu. Moi drodzy, i cieszę się, że jesteście dzisiaj świadkami tego pięknego wydarzenia wprowadzenia relikwii błogosławionego Carlo Acutisa. Cieszę się też, że z nami są przyjaciele sanktuarium z rodziny Radia Maryja z Anglii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Kanady, wszystkich was, tu obecnych i tych, którzy się łączą z nami poprzez łącza telewizji, serdecznie zapraszam, witam i zapraszam do wspólnej modlitwy pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa
Antoniego Długosza z Częstochowy, który przed chwilą przybył do nas. Chciałbym też bardzo serdecznie przywitać młodzież KSM-u naszej diecezji, która razem z pocztem sztandarowym tutaj właśnie przybyła na nasze uroczystości. Po mszy świętej, kochani, będzie możliwość ucałowania relikwii, otrzymać przy wyjściu obrazki błogosławionego Carlo. Można też nabyć sobie takie magnesiki z Carlo oraz litanię o błogosławionym. Książeczkę z życiorysami świętych i błogosławionych i błogosławionych, obecnych wśród nas, którzy orędują za nami. Oczywiście po zakończeniu Eucharystii trzeba wejść tam do centrum, aby spożyć ciepły posiłek, żeby nie odjechać bez posiłku i, moi drodzy, oczywiście wejść do sanktuaryjnego sklepiku. Jeszcze raz, bardzo się cieszę wami, bardzo serdecznie was witam i niech ten czas wspólnej modlitwy, niech Matka Boża Miłosierdzia, która nie ma na swoim ręku Dzieciątka Jezus, weźmie każdą i każdego z was i przeniesie szczęśliwie przez całe życie. Szczęść wam Boże! Już za chwilę rozpocznie się uroczysta msza święta. Powstańmy teraz, odmówmy modlitwę Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, Amen. Za naszych bliskich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Gorąco i serdecznie witamy, pozdrawiamy siebie wzajemnie. Jesteśmy tutaj w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Skarżysku Kamiennej, uśmiechnięci, pełni radości, nadziei, bo jakżeż może być inaczej, gdy jesteśmy u stóp Matki Bożej. Mamy nadzieję na połączenie z ojcem dyrektorem, obiecał, że będzie, że jest. Czekam na sygnał, że jest już połączenie. Na razie nie widzę, więc będziemy cierpliwie czekać. Mieliśmy spotkanie z przedstawicielami biur i kół o godzinie 16:30 i uśmiechaliśmy się do siebie, że czuję się tu już jak w domu, tak często bywam na tych poniedziałkowych spotkaniach w Skarżysku Kamiennej u Matki Bożej Miłosierdzia, w gościnnym Skarżysku Kamiennej. Nie wiem, czy wiecie, że drogi marzną. Z Tuchowa jechali i nie mogą dojechać. Nie zdążą, więc Bogu dzięki, że wy wszyscy dotarliście.
widzimy dalszyce, widzimy opoczno, widzimy owice, czyli starachowice są razem z nami, jest jasieniec i łżecki. Zakładaliśmy tam koło przyjaciół Radia Maria, działa prężnie, jest Żarnów, Leszczyny, tam za Leszczynami jest Radom, jest parafia Domaniewice. Gorąco serdecznie witamy i pozdrawiamy. 16 listopada to Matki Bożej Ostrobramskiej. Kto był w Wilnie? Ręka do góry. Ohoho, nie wszyscy? Muszę wam powiedzieć, że studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej upodobali sobie Wilno. Byliśmy w tym roku już po raz któryś z rzędu, by tam świętować niepodległość naszej ojczyzny, bo wiemy, że cmentarz na Rossie, tam jest grób matki i serce syna, czyli Józefa Piłsudskiego, który chciał, by jego serce spoczęło razem z jego matką. No i tam jest taki ciekawy ksiądz, muszę wam powiedzieć, ksiądz Dariusz Stańczyk, który po raz 30 zorganizował sztafetę niepodległości. Biegną z młodzieżą w tym roku od Westerplatte przez Zułów, czyli miejsce urodzenia marszałka. Ostatni dzień to jest Zułowa, no właśnie na cmentarz na Rossie. W tym roku nas tam było 55 osób, ludzi młodych. Muszę wam powiedzieć, że patrzę na jedną osobę z taką radością i uśmiechem, ponieważ miała z nami jechać i stwierdziła, że nie pojedzie, bo czas poderwać jakiegoś chłopaka na dyskotece gdzieś tam czy na jakiejś zabawie i nie udało się jej. A wielu w Wilnie się udało poznać taką sympatyczną, jak to mówimy, sympatię, kolegę, koleżankę. Wilno. Dlaczego zapytałem o Wilno? Zapytałem o Wilno dlatego, że kiedyś w 2003 roku miałem wygłosić kazanie z okazji odpustu ku czci Matki Bożej Miłosierdzia. Pytam starszego współbrata, doświadczonego misjonarza: Ojcze Stanisławie, mam głosić kazanie o Matce Bożej Miłosierdzia. Niech mi ojciec pomoże, no bo ja to młody jestem, nie do końca wiem, co powinienem powiedzieć, jak powinienem powiedzieć, na co powinienem być, zwrócić uwagę. I ojciec Stanisław mówi do mnie: wiesz, powiedz krótko, że zanim Pan Bóg objawił się świętej Faustynie i objawił, że jest pełnym miłości miłosiernej, że jest miłosierdziem, objawił się i kazał namalować obraz Jezu, ufam Tobie, to wszystkich wchodzących do Wilna i wychodzących z Wilna witała Matka Boża jaka? Miłosierdzia. I tak powiedziałem. Dlatego ojciec Stanisław już jest świętej pamięci. Niech Pan Bóg da mu łaskę miłosierdzia, bo o Matce Bożej miłosierdzia mi powiedział. Czekamy na połączeniu. Czy dyrektor z reguły to jest taki zajęty? Więc jest? Naprawdę? I ojciec tego wszystkiego słucha? To ja się schowam pod ambony. Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Tak, ojcze, jestem, słucham cały czas. Cały czas słucham i właśnie chciałem powiedzieć, że ojciec już świętował przy Matce Bożej Miłosierdzia jeszcze przed świętem Miłosierdzia. Ale co widzę? Wielka radość. Ksiądz prałat karbownik pierwszy w Polsce zrobił sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, tam Ostrą Bramę w Polsce. Pierwszy, a drugi teraz jest w sobotę, został ustanowiony sanktuarium też i Ostra Brama, właśnie taka replika Ostrej Bramy, kopia właściwie, tak w Łapach. A więc Matka Boża z Ostrej Bramy, ona rozszerza swoje działanie i Matka Boża Miłosierdzia jakoś tak szczególnie Polskę umiłowała i to jest, no tylko gratulacje. Ja chciałem powiedzieć gratulacje księdzu prałatowi, kustoszowi sanktuarium w Skarżysku, że tego dokonał i gratulacje ludziom,
którzy z Nim współpracowali i współpracują, bo tak razem można uczynić wiele. Gratulacje. Bóg zapłać, ojcze dyrektorze. Niech ojciec, Pan Bóg błogosławi i daje siły. Słuchałem cię ojca rano i jakie piękne, z jakim zapałem i ojciec głosi to słowo Boże. Księże kochany, ksiądz właśnie widzę, że tak do ludzi ma podejście i to nawet, że ksiądz powiedział, że proszę nie odejść stąd, tam jest posiłek. Patrz, ja nie wiem, jak ksiądz to robi. No uczę się od ojca. Uczę się od ojca. Nie chcę powiedzieć, że cygani teraz. ale chwała Panu i wspierajmy takie dzieła, dobre dzieła. To jest na chwałę Bożą, to jest dla Polski. To jest dla Polskę, trzeba ewangelizować. I to jest ewangelizowanie, kochani. To jest, zobaczcie, co robią, co oni chcą zrobić z nami, prawda? Zobaczcie, jak wydzierają wiarę, patriotyzm wydzierają z serc. Jak zobaczyłem ten program przed mszą świętą z dziećmi, z młodzieżą, to mówię tylko pogratulować. A widzę Szydłowiec, proszę ojca. Czy z Szydłowca nie pochodzi ksiądz biskup Depo? Co? Tak czy nie? No właśnie. Ale z Szydłowca, gdzieś z tamtych stron, pochodzi też ojciec Stefan Carpeta, misjonarz, wieloletni misjonarz w Boliwii, kursista. Razem byliśmy święceni w seminarium razem. Także to pamiętam z tamtych stron. Tam wiem, że ma jeszcze chyba siostrę w domu rodzinnym. Tam ona się opiekuje tym domem. Także to wy jesteście tacy stamtąd ludzie z tych stron i Skarżysko i tak dalej. To są ludzie o silnej woli. Niełatwe tam życie na tej roli, na tych wszystkich. No zresztą w samym Skarżysku przecież tam pracy za dużo nie ma. To jest szkoda, ale mam nadzieję, że tam i będzie możliwość pracy, że i tam Polska się rozwinie. Jeżeli Polacy pozwolą na to zwijanie, to nie rozwinie się, bo teraz to jest zwijanie Polski, to widać bardzo wyraźnie. Ja tylko się dziwię, jak mogli Polacy wybierać takich ludzi, którzy Polskę zwijają. Służą Niemcom, służą innym, ale nie Polsce. Tak, tak. Zobaczcie, jak oni służą ateizmowi. Ateizacja od szkoły. Religię zwijać w szkole, żeby religii nie było. Kto to widział? Jak katechezy nie będzie, jak nie będzie nauczania takiego porządnego w życiu, takim po Bożemu, no to piekło zaczyna się na ziemi. No a to widzę, że w Polsce to robią. Szkołę, niszczą historię, zlikwidowali historię i teraźniejszość. A naród, który nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. To tak jest też, kochani. Tak. No, tyle, tak. Wszystkiego dobrego życzę i kochani, życzę, żebyście wszyscy ewangelizowali, zadbać o dzieci, o młodzież, o wiarę dzieci i młodzieży. To jest, dużo byłoby mówić. Ja się cieszę, że widzę dzisiaj znowuż piękny kościół. Podziwiam tego księdza, co narobił tam. Raz byłem w Skarżysku i mówię, podziwiać. I gratulacje. Widzę młodzież piękną. Tak też pokazujecie. Piękny jest kościół ten murowany, ale ten żywy jest przepiękny z kolei. Niech tak będzie. Jeszcze w zakrystii jest cały szpaler księży, którzy przyjechali ze swoimi
tutaj parafianami, ze swoimi grupami. To gratulacje, bo to gratulacje. Są gratulacje, tak. I księża trzymajmy ze sobą. Trzymajmy się księża, zobaczcie, co robią. Dzisiaj nasz dziennik pisze, jeden z księży napisał właśnie takie no, słowo, poezja, no, pokazujące, jak tego księdza mordowali. Co w sobotę był pogrzeb księdza Lecha Lachowicza. No, w Szczytnie. Coś podobnego. Nos przecięty, głowa tego, oczy powybijane. To wszystko razem. Coś potwornego, co w naszych czasach. No ale oni mówią, ci z tego rządu mówili przedtem, będziemy opiłowywać Kościół. Nienawiść do Kościoła, do księży. Religię wyrzucić, historię Polski wyrzucić. Komu oni służą? Ale Polacy tak wybierają. Trzeba tym Polakom wytłumaczyć, kochany, działasz przeciwko sobie. Działasz przeciwko Bogu i przeciwko ojczyźnie. Naprawdę, tu nie ma jakiegoś innego spojrzenia, nie może być, ojcze. Naprawdę, trzymajcie się, pięknie wyglądacie, trochę zmęczone twarze, ale Bóg zapłać za to, że jesteście. Piękny, żywy Kościół. Alleluja i... To jeszcze raz, alleluja i... I się nie łamiemy, bo jesteśmy z Panem Bogiem i z Maryją. I oni dadzą radę z nami i w nas. Bóg zapłać. Bóg zapłać. Ojciec dyrektor Radia Maria, założyciel wielu, wielu dzieł, które za nami, które teraz trwają, które zapewne przed nami. Bóg zapłać, ojcze dyrektorze. Przed nami msza święta. Sprawujemy Eucharystię, by umocnić naszą wiarę, ale też by umocnić naszą siłę dawania świadectwa. Świadectwa. Każdy, kto z nas jest tutaj, oby udało się nawrócić kolegę albo koleżankę, niezależnie od wieku. Kolegę albo koleżankę, przyprowadzić na nowo do Kościoła, przyprowadzić na nowo do Pana Boga, przyprowadzić na nowo do moralności, tej katolickiej, przyprowadzić do miłości do ojczyzny, po katolicku, a nie po jakiemuś tam nowemu, prawda, po katolicku. O to się módlmy, o to prośmy. I obyśmy Bożego miłosierdzia dostąpili i to miłosierdzie mogli okazać. O, jest jeszcze radą, bo widzę pana Łukasza. Tam się Szydłowca chyba nie powitałem. Jeszcze to witam gorąco i serdecznie. Rozpoczynamy Eucharystię. Dziękujemy. Kochani moi, pragnę teraz przywitać bardzo serdecznie celebransów. Witam księdza biskupa Antoniego Długosza z Częstochowy. Księdza Praotejzowa Waśniewskiego, byłego kustosza z Pasierbca i przyjaciela tego sanktuarium, który tutaj od kilku dni modli się właśnie jak w tym szukał razem, czekali na starzec Symeon. Tak i on się tu modli od kilku dni. Ksiądz Krzysztof Tkaczyk z Leszczyn, ksiądz Edward Mosioł z Pajaśnienia Sajrzeckiego, ksiądz Bartosz Fijałkowski z Żarnowa, ksiądz Adam Majewski z Daleszy, ksiądz Kazimierz Marchewka z Radomia, parafia świętej Anuarity, ksiądz Krystian Korba z Solca nad Wisłą, ksiądz Adrian Jakubiak, dyrektor KSM-u Dziedzi Radomskiej, ksiądz pułkownik Stanisław Szymański z parafia z Wrocławia Wojskowa, ojciec Łukasz Wójcik ze Skarżyskiej parafii Matki Bożej Ustanej Pomocy, ksiądz Artur Fura, proboszcz świętego brata Alberta w Skarżysku, ksiądz Marek Polczyński, spowiednik w tym sanktuarium, ksiądz Sławomir Rak, dziekan ze Starachowic, ksiądz Jan Mucha, dom księży emerytów Kielce i ksiądz Wiesław Tomczyk z diecezji przemyskiej. Kochani, kapłani modlą się, ksiądz prałat modlą się jak my, jak Symeon i tutaj zamówił intencje, w których pragniemy się modlić. O zdrowie, opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej dla Danuty, Krzysztofa, Witkowskich, dla ich dzieci i wnuków oraz za pracowników ich rodzin firmy Brugbet, Niecierza oraz za zmarłych z tych rodzin w 40. rocznicę powstania firmy. O zdrowie i Matki Bożej Ostrobramskiej dla prezesów, pracowników oraz ich rodzin firmy Gold Drop z Niemanowej oraz radość życia wiecznego dla zmarłych z tych rodzin.
o zdrowie, opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej dla księdza biskupa Andrzeja Jerza, ordynariusza diecezji tarnowskiej, biskupów pomocniczych, arcybiskupa Henryka za biskupów pochodzących z diecezji tarnowskiej oraz kapłanów, kleryków, siostry zakonne, wiernych tej diecezji, aby dawali dobry przykład pobożności i trwałości rodzin dla całej naszej ojczyzny, zranionej duchowo Europy. O zdrowie, opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej dla duszpasterzy i wiernych sanktuarium w Pasierbcu, Limanowej, okolicach i Bochni. O zdrowie i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia dla księdza proboszcza wiernych parafii Serca Pana Jezusa w Borku koło Bochni oraz za zmarłych kapłanów i parafian. O zdrowie i opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej dla Teresy i Mariana Ścianków w tym barku, dla ich dzieci, wnuków oraz ich rodzin, Ścianków, Kaimów oraz zmarłych z tych rodzin. O zdrowie i opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej dla Anny i Jacka Solaków z Tarnowa, dla ich dzieci i wnuków oraz ich rodzin, Solaków, Biedów, Szumkstów oraz zmarłych z tych rodzin. O zdrowie i opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej dla Iwony Romana Szulkowskich z Niemanowej, ich dzieci, wnuków oraz ich rodzin, Szulkowskich, Brychcy, Jędrzejów, Pawlaków, Michalików, Sołtysów oraz zmarłych z tych rodzin. O zdrowie i opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej dla rodziny Guszczyków z Imbramowic oraz za zmarłych z rodziny. O zdrowie i opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej dla dobroczyńców, przyjaciół Fundacji Pasierbskie Pocieszenie. Zobaczcie, jak Symeon tutaj się modli. Dziękujemy mu. Modlimy się też o pomyślne wyniki badań i szczęśliwą operację, opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej dla Stanisława Grabki, o uzdrowienie z choroby nowotworowej Tadeusza i opiekę Matki Bożej Ostrobramskiej. Witamy teraz bardzo serdecznie księdza biskupa i wszystkich kapłanów i wychodzimy. Za chwilę będzie odsłonięcie obrazu.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami. Kochani, bardzo się cieszę, że mogę z waszą rodziną parafialną przeżyć wyjątkową uroczystość intronizacji relikwii błogosławionego Karola Akutisa. Cieszymy się Panu Bogu, cieszymy się, że Pan Bóg powołuje do nieba ludzi, którzy w krótkim czasie przeżyli czasu wiele. Przeżywając Eucharystię, tę mszę świętą składam Panu Bogu w waszych intencjach, prosząc o to, abyśmy tak jak błogosławiony pokochali Chrystusa Eucharystycznego i w szczególny sposób z Nim zjednoczeni mogli, jak mówi święty Paweł Apostoł, kształtować swoje człowieczeństwo, tak jak Karol, na miarę człowieczeństwa samego Jezusa Chrystusa. Pan Jezus krzyżowany i zmartwychwstały zaprasza nas do stołu słowa i do stołu Eucharystii. Przepraszajmy Go za nasze grzechy. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby się stawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu. Módlmy się w waszych intencjach. Wszechmogący Boże,
okaż pomoc w naszym życiu, abyśmy oddają cześć Najświętszej Marii Pannie, Matce Miłosierdzia, pod jej wstawiennictwem uczyli się postępować zgodnie z Bożymi przykazaniami. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Mądrości. Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna, nie przez długowieczność, i liczbą lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość, a miarą starości życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, został umiłowany, a żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli, albo ułuda nie uwiodła duszy, bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześniej osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie uszła spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad jego wybranymi i o świętych jego staranie. Oto Słowo Boże. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Tron Twój, Boże, trwa na wieki. Berłem sprawiedliwym berło Twego Królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy. Posłuchaj, córko, spójrz i nagłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. Król pragnie Twego piękna. On Twoim Panem, oddaj Mu pokłon. Córa królewska wchodzi pełna chwały. Złotogłów odziana, w szacie wzorzystej do króla ją prowadzą. Za nią przywodzą do ciebie dziewice jej druhny.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święty, który się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. Oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. Kochani, 16 października bieżącego roku obchodziliśmy 46. rocznicę wyboru kardynała Wojtyły na 264. biskupa Rzymu, następcy świętego Piotra. Starsze pokolenie pamięta, jak w godzinach popołudniowych całą kolę ziemską obiegła wiadomość, że po 440 latach kierowania Kościołem przez Włochów następcą świętego Piotra zostaje Polak z Krakowa. Szczególnie młodzież naszego kraju wyrażała wielką radość. Wychodzili na ulice miast, tańczyli, śpiewali, modlili się. Dziękowali Panu Bogu za to, że w ustroju komunistycznym urodził się papież. A Ojciec Święty w szczególny sposób nas ukochał. Wyrazem tego było 9 pielgrzymek, jakie odbył do Polski, by tak jak święty Piotr umacniać nas w wierze. Kiedy rozpoczynał swoją posługę, na placu świętego Piotra wypowiedział ważne przesłanie: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. A kiedy w rok po wyborze przybył do Polski i stanął w Warszawie na placu Zwycięstwa pod Wysokim Krzyżem, kontynuował to przesłanie, mówiąc do nas: przybywam, by dać świadectwo o Chrystusie. A później rozwinął ową myśl, mówiąc: jaką rolę w życiu człowieka odgrywa Pan Jezus? Możemy jako ludzie wolni nie przyjąć Jezusa do swojego życia. Możemy realizować swój, czysto ludzki przepis na życie. Ale papież przestrzegał, że nikt z ludzi żyjących na ziemi nie jest w stanie w pełni zrozumieć, co to znaczy być człowiekiem bez Chrystusa, jaki jest sens
naszej ziemskiej egzystencji. Dlatego o tym przypominam, że dzisiaj w szczególny sposób patrzymy na patrona dzisiejszego dnia świętą, błogosławioną Kalinę Kuskówną i błogosławionego Karola Akutisa. Ludzie młodzi, którzy przez całe życie dają świadectwo o Chrystusie. Karolina przypomina o godności każdej kobiety i o wartości ciała ludzkiego, nie pozwalając, by ją zniesławiono, poniżono. A Karol Akutis, skoro w krótkim czasie przeżył czasu wiele, jak mówi nam Pismo Święte, ukazał nam, w jaki sposób być świadkiem Jezusa Chrystusa. Jest Włochem, ale rodzi się w Londynie 3 maja 1991 roku. Tam ojciec pracuje w wielkim banku. Karol jest jedynakiem. Bardzo dobrze pod względem materialnym jego rodzina funkcjonuje na ziemi. Ale wielkim darem od Boga dla Karola, formującym jego postawy wiary, jest jego babcia z pochodzenia Polka, która wyemigrowała do Włoch podczas II wojny światowej, i niania Beata, która w szczególny sposób pragnie swoim świadectwem wiary pokazać Karolkowi, że Jezus jest obecny w ich rodzinie, bo w sakramencie małżeństwa tatuś i mamusia zaproszyli Pana Jezusa do rodziny Akutisów. A także, by to doświadczał ustawicznie przez modlitwę z Panem Jezusem i przez świadectwo Bożym przykazaniom. Sprawdza się to, co nam mówi psychologia, że do 7 roku życia dziecko formuje postawy swojej wiary. Jest to wiek przedszkolny. I Karol uczy się rozmowy z Panem Bogiem. Nawet zna niektóre modlitwy w języku polskim. Ale w szczególny sposób uświadamia sobie tę prawdę, o czym później powie, jak już starszy chłopiec, że programem jego życia jest zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, by dawać o Nim świadectwo. I nie tylko słowami to czyni, ale przede wszystkim swoimi czynami. Znajduje się tam także służący, który jest Hindusem, jest pomiatany przez członków rodziny Karola. A Karol okazuje mu wiele serca i miłości. Traktuje go swojego przyjaciela, a szczególnie przeżywa szok ów Hindus, kiedy Karolek przychodzi z zabawkami i mówi: pomóż mi sprzedać te zabawki. Po to ci są potrzebne pieniądze. Okazuje się, że Karol po sprzedaży zabawek pieniądze daje żebrakom, którzy proszą o grosz przed kościołem. I ta miłość Karola do owego Hindusa i troska o ludzi w potrzebie sprawia, że Hindus staje się katolikiem. To jest pierwszy cud za wstawiennictwem świętego Karola. Z kolei Karolek w siódmym roku życia przenosi się ponownie do Mediolanu, gdzie dalej stara się kontynuować swoją pracę w szkole, ale w szczególny sposób myśli o tym, jak rozwijać swoje umiejętności i talenty. Raz mówi, że nie chce zmarnować poszczególnych dni, chce wszystko czynić dla Pana Jezusa. Ma wiele zainteresowań. Kocha zwierzęta, szczególnie koty. Kocha przyrodę. Będąc nad morzem, oczyszcza piasek, żeby ludzie mogli korzystać z czystego piasku. A także pięknie gra na saksofonie i jego pasją są środki masowego przekazu.
komputery, ale stara się zrealizować umiejętność korzystania z komputera, by wielbić Pana Boga. Zakochany jest w Eucharystii, kiedy przyjął pierwszą komunię świętą, w centrum jego życia jest eucharystyczny Jezus. To On właśnie przygotowuje miejsca, gdzie dokonał się cud Eucharystii, gdzie Pan Jezus swoją krwią na konsekrowanej hostii chciał nam powiedzieć: ja rzeczywiście jestem obecny w Eucharystii. Karol do tego dąży. I wiele razy nam przypomina, że Eucharystia to autostrada do nieba, to droga do nieba. Przypomina także, że gdyby ludzie wierzyli w obecność Jezusa w Eucharystii, Kościół by nie pomieściłby tych ludzi. Karol go wszystkim pamięta. Także stara się umartwiać samego siebie. Lubi bardzo taki wspaniały drzem włoski, bardzo słodki, ale czasem umartwia się nie jedząc tego właśnie kremu, by w ten sposób oddać cześć Panu Jezusowi. Dziwna sytuacja, że pragnie także przez środki masowego przekazu służyć Bogu. Mówi wszystkim, że rodzimy się wielkimi ludźmi, ale wielu umiera jako kserokopie. A mamy być indywidualistami, którzy formują swoje człowieczeństwo według wzoru Jezusa Chrystusa. Dziwny zbieg okoliczności, bo Karol umiera mając zaledwie 15 lat, 12 października 2006 roku. I początkowo sądzono, że to jest tylko grypa, kiedy podwyższała się gorączka, ale był to złośliwy nowotwór białaczka, gdzie medycyna była bezradna wobec tego schorzenia. W ciągu 1,5 tygodnia Karol oddaje swoje życie, ofiarując cierpienia w intencji papieża, Kościoła i zgody na świecie. Prosił, by go pochowano w Asyżu, ale kiedy został beatyfikowany, przeniesiono jego relikwie do Kościoła Matki Bożej Większej w Asyżu. Dzisiaj wasza parafia otrzymała relikwie pierwszej klasy, włosy błogosławionego Karola. Głęboko wierzę w to, że niedługo będzie kanonizowany. Pierwszy cud potrzebny do beatyfikacji był związany z uzdrowieniem brazylijskiego chłopczyka chorującego na trzustkę, gdzie także medycy nie wiedzieli, jak temu dziecku pomóc. Drugi cud także uznany wiąże się ze studentem z Florencji, który po wypadku miał poważne problemy z mózgiem i także dzięki wstawiennictwu Karola został uzdrowiony. Ukochani, czasem jako dorośli ludzie patrzymy z szokiem na młodego chłopca, to jak wspaniale realizuje swoje życiowe powołanie, by być świadkiem Jezusa Chrystusa. To jest wielkie zadanie dla nas. W sakramencie bierzmowania, kiedy nas biskup zapytał, czego oczekujemy od tego sakramentu, powiedzieliśmy: prosimy o Ducha Świętego, by postępować tak, jak naucza Chrystus. Czyli być Jego świadkami. A kiedy będziemy świadkami Jezusa, tak jak błogosławiony Karol? Kiedy będziemy wierni Bożym przykazaniom. Przykazania Boże otrzymuje Mojżesz na 1300 lat przed narodzeniem Pana Jezusa. Funkcjonują one w historii ludzkości przeszło 3300 lat, a nie zmieniają się, bo pochodzą od Boga, a imię Boga to ja jestem. Skoro Bóg się nie zmienia, to co daje, wszystko ma swoją aktualizację i wymowę. I dziś, kochani, w naszej rzeczywistości, kraju,
Widzimy, jak często manipuluje się takim czy innym przykazaniem Bożym. My jako ludzie nie mamy prawa go zmieniać, ale niektórym przywódcom naszej władzy wydaje się, że są współczesnymi bogami. Pamiętamy wypowiedź bohatera braci Karamazow, Fiodora Dostojewskiego, który mówi: jeśli Boga nie ma, wszystko mi wolno. I wielu współczesnych przywódców sądzi, że mają taką władzę. Musimy im powiedzieć, że władza polityczna i kościelna służy narodowi, służy rodzinie. I mamy troszczyć się o ich byt, a szczególnie o postawę moralną. W szczególny sposób uczestniczą w tej Eucharystii, a wszyscy ją odprawiamy, bo przez sakrament chrztu i bierzmowania posiadamy charyzmat powszechny kapłaństwa Jezusa. Prośmy o to, aby młodzi ludzie, młodzież szczególnie przeżywająca różne sytuacje, przypomniała sobie o tym włoskim bohaterze, który pragnął jednego, aby wszyscy kochali Jezusa i by tak jak On, zjednoczenie z Jezusem było programem ziemskiego życia. Niech ta troska o młodych ludzi, a także odpowiedzialność za nasze życie sprawi, abyśmy byli wielką rodziną Jezusa i dawali o Nim świadectwo. Niech tak się stanie. Amen. Za wstawiennictwem naszego patrona, błogosławionego Karola Akutisa, módlmy się do Pana. Módlmy się za współczesnych apostołów, papieża Franciszka, biskupów, biskupa Antoniego i prezbiterów, aby przykładem życia przyczyniali się do duchowego wzrostu wszystkich wiernych. Ciebie prosimy. Módlmy się za ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, wszystkich pracowników Radia Maryja i telewizji Trwam oraz rodzinę Radia Maryja w kraju i za granicą, aby cieszyli się Bożym błogosławieństwem, a swoją posługą przyczyniali się do życia Ewangelią w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież i dzieci, aby za przykładem błogosławionego Karola Akutisa zrozumiały miłość Boga ukrytego w Eucharystii oraz dążyły i naśladowały Go w zjednoczeniu z Jezusem. Ciebie prosimy. Módlmy się za przyjaciół i dobrodziejów, którzy duchowo i materialnie wspierają dzieło naszego sanktuarium, aby dobro, którym się dzielą, wracało do nich w obfitości. Ciebie prosimy. Módlmy się we wszystkich intencjach, w których księża sprawują najświętszą ofiarę, aby Pan Bóg je wysłuchał. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy przez Eucharystię i adorację Najświętszego Sakramentu pogłębiali nasze zjednoczenie z Chrystusem. Ciebie prosimy. I wstawiennictwo Matki Bożej Ostrobramskiej i błogosławionego Karola przyczyni się, abyśmy byli świadkami Jezusa przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przygotuję. Tak. Będą dary? Nie. Za chwilę do ołtarza wyruszy procesja z darami. Ofiary na tace, które dziś składamy, przeznaczamy na utrzymanie telewizji Trwam, Radia Maryja. Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy staropolskim. Bóg zapłać.
zostawia stół przed nami. Dwoisty stół zastawia nam Bożego Słowa i Eucharystii. W tajemnicy uobecnia się dzieło pojednania wszystkich ludzi, dokonana poprzez krzyż i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przy Bogu przeto, że pamięta, zachowuje w sercu swym słowa Boże, rozważając jak Maryja. Patrzcie na Jezusa głębią serca, tylko ono ciszy lęk człowieka. Więc nie bójcie się iść Jego drogą, drogą do Ojca. Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez przemianę dokonujesz cudów zbawienia. Prosimy Cię, abyśmy za wstawiennictwem Matki Bożej, pełnej miłosierdzia i błogosławionego Karola, stali się świadkami Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Dziękujemy Panu Bogu za świadectwo wiary błogosławionego Karola Akutisa.
Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas błogosławienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dzięk czynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddają cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Prosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Markiem, obecnym wśród nas biskupem Antonim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce
odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Karlą, z błogosławioną Karoliną i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pan Jezus,
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie,
módlmy się w waszych intencjach. Posileni tak wielkim darem, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, abyśmy przez stawiennictwo na święcie Rodzicielki Twojego Syna skorzystali z łaski dającej zbawienie i otrzymali je wieczności przez Chrystusa Pana naszego. Bogu i Matce Najświętszej za dzisiejsze spotkanie w tym sanktuarium ostrobramskim w Skarżysku. Uderzyły mnie takie trzy piękne obrazki. Zacznę po kolei, ale trzeci był najważniejszy. Pierwsze, kiedy widzę was tutaj zebranych. Tyle was dzisiaj przyjechało, przybyło. Jeszcze nie przyjechał jeden autobus, jechał z Zamościa. Warunki atmosferyczne mnie pozwoliły, wrócili. Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie. To był pierwszy obraz, który jest piękny. Drugi obraz, to kiedy była procesja z darami, kiedy wyszliście z ławek, aby złożyć ofiary na radio, na telewizję Trwami Radio Maryja. I dajecie dowód, że nieprawdą jest, że Radio Maryja, telewizja otrzymują jakieś wielkie donacje od innych ludzi. Daliście dowód, że trzeba wspierać i troszczyć się. To był drugi piękny obraz. A ten trzeci, najpiękniejszy, kiedy była Komunia Święta, kiedy ławki stały się puste, a wyście wyszli, aby przyjąć Chrystusa do serca. To piękne i Bóg wam, kochani, za to zapłać. Oklaskajcie się za to sami. To jest piękne, kochani. Bardzo wam, bardzo, kochani, dziękujemy. Z całego serca i także oklaskami podziękujemy księdzu biskupowi za jego obecność, za jego Słowo Boże, za pięknie, Bóg zapłać, Ekscelencjo, Bóg zapłać. Tyle radości, niech Pan Bóg daje zdrowie, pięknie. Jesteście kochani, Ekscelencjo, stale, żeby księdzu biskupowi dziękować. Bóg zapłać wam. Kochani, dziękujecie waszym kapłanom, którzy przybyli razem tutaj z wami, aby się modlić. Dziękuję bardzo rodzinie Leśniewskich za ufundowanie tego relikwiarza. Bardzo wam, kochani, dziękuję. Bóg zapłać. Dziękuję wam, kochana młodzieży, którzy przybyliście z KSM-u na czele ze swoimi kapłanami. Bardzo wam, kochani, dziękuję. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, i teraz tak. Po błogosławieństwie będzie możliwość ucałowania relikwii. Tutaj księża wikariusze będą podawać do ucałowania. Rycerze Kolumba będą wtedy rozdawać wam obrazeczki akutisa błogosławionego z modlitwą. Następnie i potem przy wyjściu, można tam są i różne właśnie pamiątki, taki akutis z magnesem i pamiątki, albumy, więc tam i potem idziemy na posiłek, moi drodzy, tam do centrum wszyscy idziemy, żeby nikt z was nie odjechał nieco zmarznięty, ale żeby się posilili. Bardzo was serdecznie zapraszam. I na koniec bardzo dziękuję mojemu zespołowi duszpasterskiemu, którą mam przyjemność przewodniczyć, za przygotowanie dzisiejszej właśnie tutaj uroczystości. Katechetom i dzieciom za przekazywanie tego życiorysu przed mszą świętą akutisa, przy kapłanom, siostrom Elżbietankom Cieszyńskim z dekoracji, chórowie, rycerzom Kolumba. Wszystkim wam, kochani, kółką żywego różańca z całego serca dziękuję. Bóg wam zapłać. I kochani, patrząc na was, mówię do ojca, że co? Spotykamy się za rok 17 listopada. Tak? No to pięknie, do miłego zobaczenia. A teraz jeszcze ojciec właśnie będzie akt osobistego oddania się Matce Bożej poprowadzi. Ten akt oddania jest na obrazkach, na folderach. Powstańmy, nie wiem czy dorównamy takiej sile głosu, entuzjazmowi księdza kustosza, natomiast niech serca pałają odwagą, by iść. Bo to, że jesteśmy, to teraz będziemy posłani, by iść ewangelizować.
Maryjo niepokalana zawsze dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji, proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji, amen. Kochani, jeszcze jedna uwaga. Pogrzeb błogosławionego był wielką manifestacją. Wszystkich dziwiło, że było bardzo dużo obcokrajowców. Okazało się, że Karolek swoje kieszonkowe ofiarował dla obcokrajowców, tych, którzy przybyli do Mediolanu, i kupował im śpiwory, jedzenie, a także i środki czystości. Tak potrafił wszystko oddać dla Pana Boga. Był wszystkim dla wszystkich, mówi święty Paweł, by przynajmniej niektórych doprowadzić do Jezusa, abyśmy my wzięli coś z Jego charyzmatu i przynajmniej jednego człowieka doprowadzili do Jezusa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Włączajcie się w rozmowy niedokończone, które będą ciąg dalszy o akutisie.